Marcin Burkart jest gościem dzisiejszej rozmowy kontrolowanej przez Skarby Miasta. Dziesięciokrotny reprezentant Polski, zdobywca Pucharu Polski dwukrotny, dobrze mówię? W Polsce tak. W Polsce tak. I obecnie piłkarz Legionowi Legionowo. Pytanie jest bardzo proste. Co człowiek z takim CV robi w trzeciej lidze? Co człowiek z takim CV robi w trzeciej lidze? No, cieszy się tym, że może jeszcze grać w piłkę, uczyć młodych też, bo w takim celu też tutaj przyjechałem, żeby pokazać to doświadczenie, gdzieś tutaj młodych mieć pod sobą i pomóc w celu, który Legionowa sobie postawiła w tym sezonie, czyli awansie do drugiej ligi. Twój cel prywatny na przyszłość to jest zostanie trenerem piłkarskim, tak? Bo już kurs. W tym momencie tak. Jestem w Białej Podlaskiej na kursie UEFA B+A od września. Tak, od września jest kurs, bardzo ciekawy kurs. Właśnie teraz ostatnio wróciłem z Madrytu ze stażu, więc intensywne zajęcia. Myślę, że bardzo rozwijające, bardzo pokazujące stronę nie stricte tą piłkarską z szatni, z boiska, a bardziej taką teorię, która też jest bardzo potrzebna każdemu trenerowi. Tak sobie młody człowiek wpisze w Google Marcin Burkart, Wikipedia, bo tak wszyscy robią. Tam jest bardzo ciekawe jedno zdanie o tobie, że wydaje się, że to był 2005 rok, zawieszony przez Amikę Wronki za picie alkoholu i następnie wypożyczony do Legii Warszawa. To jakbyś mógł rozwinąć, bo to się raczej normalnie nie zdarza, taka kolej kariery. Tak, to była troszeczkę sytuacja taka, że miałem być zawieszony może 2-3 miesiące przez trenera Skorże. No, w pewnym momencie pojawiła się oferta z Legii i razem z menadżerem, z Grześkiem Bednarzem podjęliśmy decyzję, że będzie to w tym momencie najlepsza opcja. Też może będzie to dobra opcja, bo już w tych Wronkach troszeczkę czasu spędziłem od akademii gdzieś po szkole podstawowej, więc ten czas był długi we Wronkach. I podjęliśmy taką decyzję, no bo to troszeczkę zabawne, że gdzieś zamiast gdzieś dostać po uszach, to awansowałem do lepszego klubu, z którym de facto w tamtym sezonie zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. To były twoje najlepsze piłkarsko lata, pobyt w Legii Warszawa, czy może Metalist Charków, Legia chyba, tak? 45 spotkań. Tak, Legia, no Legia i Wronki, tak, to były gdzieś ta piłka, gdzie byłem jeszcze że młodym zawodnikiem, gdzieś tam na dorobku, to był ten chyba można powiedzieć najlepszy okres, tak, to jeszcze okres reprezentacji. Gdzieś później to się potoczyło nie tak, jak ja bym chciał na pewno i mówię, no i gdzieś kontuzje, jakieś różne rzeczy miały w ten wpływ. Ale myślę, że tak, że Legia i Amika Wronki to jeśli chodzi o osiągnięcia i o piłkarskie sprawy, no to taki najlepszy okres. A ty miałeś jakieś nieprzyjemności z tego powodu, że no, bądź co bądź człowiek z Wielkopolski, gdzie się kibicuje Lechowi Poznań, trafia do Legii Warszawa? Pytam, bo to jak się może, nie wiem, przyjmowano, nie wiem, w domu na osiedlu, czy może tu w Warszawie ktoś ci robił przytyki? Nie, właśnie nie. Ja zawsze jakoś tak podchodziłem do życia pozytywnie, byłem zawsze uśmiechnięty i może też tym pozytywizmem tak zarażałem ludzi, że nie było stricte, nie miałem jakiejś nieprzyjemności z tego, że wjechałem do domu na przykład w przerwie zimowej cały grudzień w Poznaniu, czy przyjeżdżałem na jakiś tam po jakimś meczu z Warszawy do Poznania i miałem jakieś nieprzyjemności, tak samo tutaj w Warszawie. Nigdy jakoś tak nie byłem kojarzony też z Lechem i nie było nigdy problemu. A tam działaczy, kibiców nawet Lecha, tych takich bojowych znałem, więc mówię, no nie miałem z tym żadnego problemu. Działacze bojowi. Działacze też byli. Kiedyś też byli działacze bojowi. Tak. A teraz, jak masz wolno oczywiście, bo grasz w Legionowi, to częściej bywasz, z racji tego, że mieszkasz na Mazowszu, pewnie na Legii, no nie? Tak, chociaż na mecze wybieram się rzadko. Ostatnio byłem na meczu z Dundelach z drużyną luksemburską, gdzie słabo to wyglądało, muszę przyznać, w meczu. I to był chyba mój ostatni mecz. W większości mecze oglądam w telewizji, tak. Jakoś tak na spokoju wolę sobie to spokojnie przyjrzeć się, jak to wygląda. Więcej są powtórki, można spokojnie sobie jeden, ale czasami lubię się wybrać na mecz. Czasami myślę, że teraz jeszcze w tej końcówce tego roku myślę, że zaraz się wybiorę na Legię. Tak oglądasz i analizujesz to, co w tym Lechu się nie udało, że w Lechu? Słaba seria. No tak, no, zwolniony trener, porażki, porażka goni porażkę z Rakowem, z Lechią. Tak. No jest to troszeczkę taki temat ciekawy i złożony, bo jeśli na kogoś się stawia przez długi okres lat, w sensie pielęgnuje się go i chce się z niego zrobić trenera na lata i zwalnia się go po 4 miesiącach, no to jest to troszeczkę, w cudzysłowie, jak to mówią młodzi, słabe.
Bo ja uważam, że powinien dostać szansę, jeśli już dostał szansę, to powinien swój warsztat pokazać przynajmniej przez rok. Zwłaszcza, że z tego co wiem w drużynach młodzieżowych Iwan robił naprawdę dobrą pracę i robotę i myślę, że z czasem też by wprowadzał tych młodych zawodników z drużyny młodzieżowej, co na pewno byłoby pozytywem i bardzo dobrze dla Lecha się odbiło. No dobra, ten młody trener, ty też będziesz niedługo młodym trenerem i byś dostał propozycję prowadzenia dużego przedsiębiorstwa, dużego klubu, to byś się nie zastanowił, halo, to może jeszcze nie jest mój czas i mój moment, może ja gdzieś zejdę niżej, dopiero za jakąś chwilę sobie znajdę pracę taką, która mnie może wybije. Tak, ja mam taki plan, nie? Ja na początku i tak chcę zostać asystentem, nie chcę... To stąd ta Legionowia, tak? Tak, stąd ta Legionowia, stąd ta współpraca z Bartkiem Terachulskim. I najpierw tutaj, gdzieś w tym kierunku patrzę, żeby zostać asystentem na spokojnie, żeby nie od razu wsiadać na tego wysokiego konia, bo to jest ciężkie. Myślę, że w realiach polskich, gdzie rotacja trenerów i tego wszystkiego jest bardzo duża, można szybko się, w cudzysłowie, przejechać na tym wszystkim i można przez jakiś okres się nie odnaleźć. Dlatego ja na początku chcę zostać asystentem i potem pomalutku, powolutku, może trzecia, druga liga. Też nie chcę się pchać tak od razu na to wszystko, bo myślę, że pracując właśnie w trzeciej, w drugiej lidze, człowiek nabiera tego doświadczenia, które może procentować później gdzieś w tych wyższych klasach rozrywkowych. No oczywiście byłem piłkarzem, Iwan też był w szatni, ale to wydaje mi się, że to nie jest to samo bycie piłkarzem, a bycie trenerem. Tak. W drużynie w Legionowie masz też Daniela Gołębieskiego, który też aplikuje, aby zostać trenerem piłkarskim. To, co ty będziesz pierwszym, drugim, to taką drużyną wymarzoną, to nie wiem, Szalony Gang, Wimbledon mi się znaczy, Gołąbka, tak, ale Gołąbek to myślę, że będzie od przygotowania fizycznego i mentalnego w zespole, bo jest po prostu rewelacyjny w tym, co robi. Jeśli chodzi o motywację, czy o pracę nad sobą, pracę indywidualną, myślę, że naprawdę tak. Warto się takimi ludźmi otaczać. Nawet trener Banasiak. Rozumiem, że jesteś z nim wstępnie posłowie, że jak zrobi się papiery, to... Tak, no oczywiście, że tak. A nawet jak byliśmy w Siecach, to trener Banasik powiedział, że jak Gołąbek będzie miał papiery, to weźmie go na pewno na asystenta. Tak? Że chciałbym mieć takiego asystenta, więc coś w tym jest. Po Legii Warszawa, w twojej karierze piłkarskiej było? IFK Norrköping. IFK Norrköping to był transfer, który wszyscy mówili, że gdzie ja się wybieram, Skandynawia, krok wstecz, nawet dwa kroki wstecz. Ja miałem czysto nakreślony plan, którego do końca się nie dotrzymałem, tak? Bo mieliśmy z Patrykiem Merkiem i z Bogdanem Maślanką nakreślony plan, że będę grał półtorej roku, dwa lata w Szwecji i następnym transferem będzie Benelux, czyli Holandia, Belgia, bo taki szlak Skandynawowie przeważnie obierają, że stamtąd przechodzą do Holandii, Belgii, a potem robią następny krok gdzieś tam dalej, jeśli są wybijającymi się jednostkami. No, mi troszeczkę się nie udało, wydaje mi się, trochę zabrakło mi cierpliwości, jak nie tylko w tym temacie, bo no, transferem w kolejnym był Metalis, tak? No ale ta Szwecja... Jeszcze tą Szwecję na chwilę tak. Się zatrzymajmy tam, jak tam wygląda w ogóle życie drużyny. Mocno się różni od ta szwedzka szatnia od szatni klubu piłkarskiego w Polsce. Inne są zachowania piłkarzy. Czytałem książkę Arka Onyszki, no to on grał co prawda w Danii, a nie w Szwecji. Ale mentalność, myślę, że Duńczyków i Szwedów jest w miarę podobna. Norwegów troszeczkę inna, bo też jakby to powiedzieć, liznąłem tamtego tematu. To już ale było później. Ale tak. To później. Tak, mentalność taka, że podałem każdemu piłkarzowi rękę tylko raz na samym początku, znaczy dwa razy, jak się żegnałem. Na co dzień wchodzisz do szatni, nie ma czegoś takiego, że piątka, co tam słychać, co ten. Każdy przychodzi, siada, robi swoje. Oczywiście inaczej obcokrajowcy, tak? No ja, kiedy jesteś za granicą, przeważnie bardziej gdzieś trzymasz się z obcokrajowcami, no bo każdy jest na obczyźnie, tak? Ja miałem za takich dobrych kolegów i Brazylijczyka, i a chłopaka z Ameryki i Francuza, więc to było tak, że i z Serbii jednego kolegę, więc razem tak się trzymaliśmy i to było tak, że jakoś tam dawaliśmy radę, nie? Oczywiście razem ze Szwedami też mieliśmy jakiś tam kontakt, ale był to taki kontakt na zasadzie wymienia uprzejmości, jakieś tam porozmawiania, pożartowania się też, ale bardziej... Czy mówiąc krótko, było nudno w Szwecji? No.
Bywało nudno, ale bywało też i śmiesznie, tak. Też tak złapałem bakcyla do golfa, bo tam bardzo dużo grają w golfa. Gdzieś tam jeździliśmy przed treningiem o 7 rano grać w golfa, na 10 trening. Po treningu też w golfa, taka fajna sytuacja. Zostało ci to do dzisiaj? No jakoś tam umiem uderzyć i myślę, że w niedalekim czasie wrócę do tego. Chociaż kije zostały w Szwecji, bo nawet już zostawiłem dużo rzeczy tam. Ale myślę, że wrócę do tego. Okej, zamykając szwedzki wątek, potem mogłoby się wydawać sportowy awans, bo Metalist Charków to nazwa na pewno większa, bardziej działająca na wyobraźni niż Norrköping dla takiego postronnego kibica, ale tam za dużo sobie nie pograłeś. Tak. Tam była taka troszeczkę specyficzna sytuacja, teraz śmiejąc się, że razem z Losza, zapomniałem teraz nazwiska, w dwóch zostaliśmy jako środkowi pomocnicy playmakerzy sprowadzeni do klubu. Ze względu na to, że Aleksander Rikun, taka legenda tego klubu, w ogóle człowiek nie do ruszenia, jakby to można powiedzieć, wypadł z balkonu nieszczęśliwie na obozie w Turcji. To tam nie było nudno. Tam chyba na obozie nie było nudno, tak. Nie będę mówił z jakiego powodu, ale każdy może się... To było pierwsze piętro. No, złamał sobie rękę. Dwa tygodnie kontuzji, tak? No, jak nie dłużej. Zwłaszcza, że on miał problemy natury fizycznej. Tak. Tak, był duży i bardzo taki. Łatwiej było go i tak przeskoczyć niż obiec na tej zasadzie. Ale no i tam do tego momentu, kiedy on nie wrócił, ja grałem. Graliśmy na zmianę z Jeremienko. Jeremienko. I później już. Kiedy wrócił Rikun do gry, no niestety miejsce tego playmakera i dla mnie, i dla Loszy było zamknięte. Gdzieś tam jeszcze byłem próbowany na lewym skrzydle, gdzie to nie moja pozycja. I tak czekałem na swoją szansę, ale już nie dostawałem. Też troszeczkę myślę, że zabrakło mi, i to jest tak przestroga dla wszystkich zawodników, cierpliwości i wytrwałości w tym, żeby pokazać jeszcze do końca, że jednak zasługuje na to granie. Niestety w okresie przygotowawczym w lutym trener powiedział mi, że nie widzi mnie na ten czas w zespole, no i... A ty co mu powiedziałeś? Proszę? A ty co mu odpowiedziałeś? Znaczy, no właśnie wtedy zabrakło mi tego, żeby powiedzieć trenerze, że zostaję, chcę walczyć, bo uważam, że wywalczę sobie skład, a właśnie też zadzwoniłem do menadżera i znaleźliśmy tak zwaną komfortową poduszkę i był transfer do Jagiellonii, tak, gdzie... Z jednej strony fajnie, że w Jagiellonii się jakoś tak to troszeczkę ruszyło do przodu, Puchar Polski, europejskie puchary, ale myślę, że mogłem zostać tam i przynajmniej do tego czerwca walczyć o to, żeby się pokazać i pokazać charakter, co sam Miron Markiewicz kiedyś w wywiadzie powiedział, że zabrakło mi takiego charakteru i bycia upartym po prostu w dążeniu do celu. Gryźć trawę, tak? Tak, żeby walczyć o swoje. A miałem przebłyski, że i byłem tam wystawiany do później jeszcze też rozkładu, bo wyglądałem bardzo dobrze w treningu, więc to nie było tak, że byłem na straconej pozycji, tak. W Jagiellonii tam miałeś epizody i w Azerbejdżanie bodajże i w Norwegii. Tak oczywiście nie umniejszając ani tobie, ani tym klubom, to już taki etap trochę turystyki piłkarskiej się rozpoczął z Himurgu Zakatala i klub z Norwegii. To nie był mój wybór. Złożoną nazwę. To nie był mój wybór. Azerbejdżan, ja sobie tego nie planowałem. Planowałem sobie zupełnie inaczej. To była kwestia tego, że bo to trzeba wrócić do Jagiellonii. W Jagiellonii miałem jeszcze półtorej roku kontraktu. Niestety klub chciał obniżyć wszystkim zawodnikom po 50%. Ja się zgodziłem na 20%. Wydawało mi się, że to jest okej, normalna, no, klub ma problemy, tak samo zrobiłem w Szwecji, że klub miał problemy, wszyscy zawodnicy po 10%, żeby klub się utrzymał, nie było problemu, tak? I uważałem, że po prostu to jest okej. Niestety nie wyszło tak, wyszło troszeczkę inaczej, że agent, wtedy to już była fabryka w futbolu, po prostu powiedziała, że prezes się nie zgadza na takie warunki, i że najlepszym rozwiązaniem będzie rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron, a i oni tak mi zagwarantują, że mają kontakty, czy to w Ekstraklasie tutaj w Polsce, jakiś klub na poziomie, czy Grecja, bądź Cypr, bo wtedy... Nawijali makaron na uszy trochę, tak? No bo... Na takiej zasadzie, że ja zaufałem,
no bo znaliśmy się bardzo długo, bo powiem szczerze, od młodzieńczych lat można powiedzieć, że się znaliśmy, zaufałem. No i wyszedłem na tym tak, że po 2 miesiącach bez klubu musiałem jechać na testy do Austrii, gdzie był zespół z Azerbejdżanu. Mhm. Więc to wyszło z takiego po prostu ten Azerbejdżan, z takiego czegoś wyszedł, tak? Bo równie dobrze mogłem siedzieć, nie wiem, być w tym przysłowiowym klubie Kokosa, bo jeszcze wtedy to była końcówka chyba klubów Kokosa we wszystkich takich klubach. Ale wyjazd na testy dla ciebie wtedy, człowieka, który już miał też w swojej karierze mecze w reprezentacji Polski, to było coś w rodzaju po twarzy ujmy? Nie, ja do tego tak nie podchodzę. Nie podchodzę do tego tak, że nie wiem, grałem w reprezentacji, grałem w rosyjskich pucharach, to teraz nie mogę zrobić jakieś takie rzeczy, żeby pojechać na testy czy coś. Ja zawsze znałem swoją wartość i wiedziałem, znaczy wiedziałem, nie wiedziałem na 100%, ale byłem w jakimś sensie pewny, że się jakoś tam obronię grą i tak było też na tych testach w Azerbejdżanie, tak? Więc na tej zasadzie. No zostałem po prostu dwa miesiące, trenowałem. To dla piłkarza, to był pierwszy taki mój moment dla piłkarza, gdzie nie grasz 2 miesiące pociąg zaczyna i jeździć, zaczynasz tak? się tak, wagonie, stres, jeszcze tydzień, drugi tydzień, trzeci, okej, ale już zaczyna okresy przygotowawcze, ruszyła liga, ja powiem szczerze, no też nie wytrzymałem, nie, ale też nie wiadomo, co by jakby to się potoczyło, bo może i bym do grudnia nie miał klubu, więc zdecydowałem się na ten krok, który był, tak można powiedzieć, gwoździem do trumny, jeśli chodzi o wysokie granie, z racji tego, że wiadomo, jak w Polsce postrzegana była wtedy. I myślę, że teraz też jeszcze przy tej mentalności naszej, Liga Azerbejdżańska, tak? Mm-hmm. Azerbejdżanu, bo myślę, że to nie jest liga, z której można się naśmiewać. Oczywiście są słabsze zespoły, infrastruktura jest mniej słabsza, tak, ale są zespoły, które są lepsze od polskich zespołów, gdzie gra nawet nasz kolega, tak? Mhm. Jakub Rzeźniczak, gdzie zespół jest po prostu, myślę, że przebija każdy polski zespół. No jasne, natomiast ja jeszcze pamiętam w Simurku Zakatala, nie wiem, czy ty się tam spotkałeś z Dawidem Pieczkiewiczem, czy nie? Tak, my w tym samym okienku. My razem byliśmy też na testach w Austrii, i razem właśnie przyszliśmy. On mi właśnie opowiadał, nie wiem czy to o tym klubie, że tam zawodnicy mieli takie domki. Tak, to była stara baza olimpijska, może nie wiem, z lat 70. Jak się mieszkało w drewnianym domku, z którego Leo Becker prosił, żeby domek był z betonu, ale w środku była zerie drewna na tej zasadzie. Troszeczkę już takie, jakby to powiedzieć, zmęczone czasem. No była też taka sytuacja, że na przykład, nie wiem, szambo wybijało w łazience i cały pokój był po prostu zalany do kolan. No różnie było, ale to też takie doświadczenie. Z Zakatala. To jest pod Kaukazem, pod górami Kaukaz. Widoki naprawdę piękne, ale no to jest taka, mecz ligowy, taka typowa wieś. Czy to było tak, że wy mieliście gdzieś indziej ośrodek niż ten? No my nie, my graliśmy mecze w Zakatali tam na stadionie na sztucznej trawie, na tym ośrodku właśnie olimpijskim, no ale większość meczów było rozgrywanych w Baku, tak można powiedzieć. Jeszcze tam kabala była, a tak to wszystko wokół Baku, tak. Tam kibice w ogóle się przejmowali, czy ludzie się przejmowali futbolem, czy... Bilety za darmo, tak. Bilety za darmo i kibiców frekwencja nie było. Frekwencja u nas była, może nie wiem, z 200 osób na meczu, więc no tego na piłkę nie było. Myślę, że to z czasem teraz zaczęło jednak lepiej wyglądać i ta frekwencja jest dużo większa. I potem Norwegia. Po Azerbejdżanie była jeszcze Miedź Legnica. No tak właśnie. Tutaj jeszcze zapomnieliśmy, no bo to był taki, można powiedzieć, epizod trochę z Miedzią, bo też właśnie powrocie z Azerbejdżanu też nie mogłem 3 miesiące klubu, bo dopiero kontrakt podpisałem we wrześniu, przez 3 miesiące klubu nie mogłem znaleźć i było ciężko. Dostałem propozycję, oczywiście wiadomo jak to przychodzi, człowiek, który 3 miesiące nie może znaleźć klubu, propozycja jest bierzesz albo nie bierzesz. Czyli frytki. No, przysłowiowe, tak, na tej zasadzie. Myślę, że wtedy rundę jesienną miałem w miarę dobrze i w Pucharze Polski graliśmy, ja grałem w lidze. Po obozie zimowym na wiosnę została mi przedstawiona propozycja 2-letniego kontraktu na tych samych przysłowiowych frytkach, więc no ja lubię się szanować, lubię jakoś tak konkretnie rozmawiać, ale no
no nie o tym myślałem, tak? Zwłaszcza, że nie byłem tam zapchaj dziurą, tylko grającym zawodnikiem, tak? I jakiś tam się broniłem grą. No i od tego momentu, jak nie doszliśmy do porozumienia, znaczy nie do, po prostu już dalej nie rozmawialiśmy. Dostałem kontrakt, ja nic nie odpowiedziałem. I tyle. Tamta umowa wcześniejsza się skończyła. Skończyła się, tak. I... Ja już końcówki też nie grałem półtorej miesiąca, bo po prostu już było wiadomo, że nie zostanę, tak. A powiedz, no. Powiedz o tej Warnie, bo to z kolei pewnie ciekawsza baza dla piłkarza i człowieka niż Zakatala z betonowo-drewnianym domem. No tak, tak. Warna, no to jak ktoś, myślę, że dużo Polaków jeździ na wakacje, to jest bardzo blisko Złotych Piasków. No, bardzo sobie cenię, bardzo miło wspominam pobyt tam. Było to półtorej roku pobytu w Warnie. Bardzo fajny okres, właśnie tam też zdobyliśmy Puchar Bułgarii. Jeśli chodzi o samo mieszkanie, no to miałem bardzo fajne warunki, bo mieszkałem w bloku, schodząc w dół był stadion, gdzie szedłem na trening, a po stadionie gdzieś 200 metrów dalej była plaża i zawsze nikt po treningu... Nikt tam z balkonów nie wypadał, tak? Nie. Tu była pełna kultura. Oczywiście, no jeśli chodzi o, jak to się mówi, infrastrukturę, no to było to na słabym poziomie i nawet do teraz jest. Wiem, że budują tam stadion nowy, ale nawet takie warunki fajnie jakoś scalały zespół wtedy, że każdy za jednym, za drugim szedł, tak. Potem jeszcze było kilka innych klubów, między innymi Motor, teraz Legionowie, ale to jeszcze wróćmy do tych czasów, gdzie grałeś w koszulce z orłem na piersi. Mamy teraz takie dni, no, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Pewnie większość z nas nie dostąpi takiego zaszczytu, żeby reprezentować barwy swojego kraju. To jest naprawdę taki mocny moment mentalnie dla zawodnika, wzruszający, czy jak ty do tego podchodzisz? Ja powiem, że ja rozumiem Kubę Błaszczykowskiego, na którego ostatnimi czasy jest jakaś taka nagonka, że już powinien sobie dać spokój, tak, że ten, on powiedział, dopóki będzie powoływany, będzie się stawiał i będzie dawał tej prezentacji wszystko, bo to jest coś, co naprawdę bardzo rzadko się zdarza, takie uczucie tego hymnu i potem móc grać dla swojego kraju, walczyć, tak, no bo to jest jakby nie było walka, tak, bo to jest walka o punkty, o zwycięstwo, o pokazanie, że twój kraj jednak jest mocny, tak? I to jest naprawdę bardzo, bardzo duża rzecz. Ja bardzo się cieszę, że miałem okazję grać w reprezentacji, czy to pierwszej, czy młodzieżowej. Strzelić bramkę. No, strzeliłem bramkę z Maltą, tak, z połowy boiska, ale to takiego... Ostatnio też strzeliłem z połowy boiska bramkę. No, ta już ostatnio to tak, ale to trzecioligowe boisko, jakby to nie było. Patent, no. Ale tak. No, miłe jakieś tam wspomnienia. Kiedyś nawet tam oglądałem, gdzieś to chyba na YouTube czy coś jest, nawet ta bramka, więc gdzieś można sobie tam już odpalić, chociaż te piksele z tamtych czasów to mało co tam widać. Marcin, jak wejdziesz do szatni jako trener, czego ci życzę, to okay. Co tym młodym piłkarzom powiesz, jak przed nimi staniesz? Co im powiem? Znaczy, żeby byli sobą, tak? Bo to jest podstawa, żeby być sobą, żeby nie udawać kogoś, kim się nie jest. Bo wtedy poznajesz prawdziwą wartość osoby i to jest zawodnika i widzisz, czy zawodnik jest pracowity, czy jest na przykład leniwy, czy nie wiem, kombinator na tej zasadzie, żeby byli sobą i żeby stawiali sobie cele, tak. Bo ja wydaje mi się, że i to wysokie cele, bo to jest podstawa. Jeśli sobie stawiasz cele i masz jakąś drogę, którą chcesz podążać, no to myślę, że to jest punkt wyjścia do tego, żeby dobrze grać w piłkę i osiągać sukcesy w piłce nożnej. Jak powiesz jakimś chłopakowi, że go odpalasz, bo się nie nadaje, to będziesz od niego oczekiwał, żeby gryzł w trawę, czy znaczy, jak spojrzysz na to z własnej perspektywy? Ja myślę, że czegoś takiego, jak mu powiem, że będę go odpalał, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo nie byłem w tej sytuacji. I to go odpalę po prostu, tak. Jeśli chłopak widać, że nie będzie, nie wiem, gdzieś pracował do koncepcji, bo oczywiście każdy trener ma swoją koncepcję gry, tak? I gdzieś będzie ten, no będę starał się pracować nad jego mankamentami, ale pewnych rzeczy przez to, co grałem w piłkę, wiem, że niektórzy zawodnicy nie są w stanie przeskoczyć, tak? To jest tak zwana inteligencja boiskowa, tak? Możesz szybko biegać, możesz wysoko skakać, możesz, nie wiem, być zadziorą, ale jeśli nie myślisz na boisku, nie jesteś inteligentny boiskowo-piłkarsko, no to w pewnych kwestiach po prostu będziesz ginął. Masz jakiś wzór trenera? Jakiś ideał, do którego dążysz? Znaczy,
staram się tak wyciągać od wszystkich trenerów po trochu, bo i no oczywiście Guardiola to jakiś taki jest motyw przewodni moich jakichś takich myśli trenerskich, ale też i Ancelotti, myślę, że tutaj też to jest bardzo fajny trener, który potrafi żyć zespołem na bardzo fajnych warunkach, tak? Nie jako, nie wiem, despota i tyran i tylko wymagać, ale potrafi to w jakiś taki dobry, fajny sposób przekazywać wszystko, co chce, tak? Chociaż i też wymaga. No. Gościem Dziennika Sport i moim i Państwa był Marcin Burkhardt, Legionowo. To już na końcu Twój ostatni klub w karierze, czy jeszcze gdzieś się będziesz wybierał? Czas pokaże. Czas pokaże, zobaczymy. Myślę, że już tak powoli już trzeba kończyć jednak te buty na kołku wieszać, ale nigdy nie wiadomo, tak? Ja nie mówię nie, zobaczymy co będzie. Dopóki zdrowie jest, mogę biegać, cieszyć się tą grą, to nie mówię, że to będzie ostatni klub, a może będzie przez następne 2-3 lata. Zobaczymy. Trzymamy kciuki za Ciebie i za Legionowo. Do zobaczenia.